milimetrowy trójkątnik. Ejo! Obróć swoje urządzenie, nie możesz obracać telefonu podczas transmisji. Nie będziemy obracać. Aha, dobra, wiem o co chodzi. Okej. O, teraz jest dobrze. Tak musi być. Inni nie będą nas widzieć. I dobrze, mamy już pierwszą osobę. Tylko kto to jest? To jestem ja. A to jest Sensei Piotr. No to super. Już mamy dwie osoby. Jest Patrycja. Cześć, Pati. Wierni fani są. Tak, wszyscy jesteśmy. Już mamy kolejną osobę. O, witamy. Dobra. Miłosza. Jest i Daria. Super, fajnie. Jeszcze nie zaczynamy, także zaraz wam wszystko powiemy. Jeszcze czekamy, damy czas na to, żeby się wszyscy pozgłaszali. Nie, rzeczywiście. Piszcie w komentarzach, kto już jest, kto nas obserwuje, bo chcemy się z wami przywitać. Cześć, Klaudia. Witamy z Rzeszowa. Wow, ile teraz serduszek. Super. 17 już osób jest, fajnie. Gdzie? Zgodnie, słuchajcie, z punktualnością startujemy o godzinie 11. Powiemy wam wszystko, co się dzieje. Jak będzie wszystko wyglądało? Jak będzie wszystko wyglądało? Witamy, witamy wszystkich. Dobrze. Siadaj, Piotr, siadaj. Słuchajcie, stresujemy się, bo nigdy w życiu tego nie robiliśmy. Nie prowadziliśmy live'a tak, żeby mówić do was i z wami rozmawiać i was nie widzieć. Jedynie jak widzimy was tylko w komentarzach. Uczymy się tego i się tego na pewno nauczymy i będzie tylko coraz lepiej. O, witam sąsiada. Jest i sąsiad. Karol. Dobrze. Kto to jest za sąsiad? Mój sąsiad. Karol. Bez nazwisk oczywiście. Karol. Dobrze, mamy 19 już oglądających. Koncepcja się tworzy. Tak, koncepcja się tworzy, cały czas wszystko, słuchajcie, się tworzy. Tworzymy wszystko, żeby było nam łatwiej, żeby było nam lepiej, żebyśmy mogli ćwiczyć karate. Może uda nam się też, że nie tylko karate i pójdziemy też w kierunku fitness dla mam, dla rodziców. Może się nam uda coś takiego stworzyć od przyszłego tygodnia. Ja będę prowadził dla mam. Tak, Sensei będzie prowadził w obcisłych leginsach. Będzie prowadził trening dla was wszystkich. Tak. Już się sam nie mogę doczekać. O, jest Miłosz, cześć Miłosz. Witamy. Damian Pawlik, hej. Którą mamy godzinkę? Ale już nie teraz. Nie teraz. Teraz trzeba ten. Zobacz, już sprawdzamy tylko, która godzinka. Już jest 11. Także już słuchajcie, poczekamy na wszystkich i już zaraz wam wszystko powiemy, co się dzieje. I... Roda jest. Roda jest. Os. On musi być na 3 w podporze i powietrze. Os. Kasper Wiśniewski. Tam. Rodziny miał ostatnio, 100 lat. O, to wszystkiego najlepszego, Kasper. Nawet nie wiedziałem. Sorry. Dobrze. Może po prostu muzykę włączę. Nie, no chodź Piotr, chodź. Nie, chodź. Sensejowi wtedy wyłączy transmisję z racji tego, że są prawa autorskie. No właśnie, nic nie rób. Ty nic nie ten. No chodź już tu. No czekaj, chodź. Kosić się. Brzuszki. No, o, dobra. Robimy brzuszki, robimy zwykłe. Jest Paulina. Heja. Dzisiaj kawy nie piłem. Od razu mówię, zaraz jeszcze. Mamy... Ale zaraz sobie zrobimy kawę. Komuś zrobić kawę? O, Paulina, chcesz kawę? Z dowozem do domu? Ale róbcie kawkę, siądziemy sobie, pogadamy z wami, bo nam już nam was brakuje. Wczoraj, słuchajcie, mieliśmy taką sytuację na treningach. Nie było dużo osób, byliśmy, trenowaliśmy, ale z wielką przykrością obserwowaliśmy, jak rzadko drzwi do akademii były otwierane. Łącznie otworzyły się 9 razy i no był to taki przykry widok, ale wszystko oczywiście rozumiemy i dołączamy się do całej akcji nie wychodź z domu, chociaż my wychodzimy, bo jesteśmy w akademii,
I tego miejsca nie zostawimy, tylko w tym miejscu będziemy, będziemy cały tydzień i całe w sumie dwa tygodnie i będziemy tworzyć dla Was treningi, będziemy z Wami chcieć rozmawiać, opowiadać Wam, tak żebyście się nie nudzili w domu, bo pewnie już wszyscy jesteście teraz w domu, gdzie macie korony. Nie mamy koron, nie mamy koron. Także, a może będą kiedyś. O, super, pozdrawiam Michała, Weroniczkę, Patryka. Cieszę się, że oglądacie. Mam nadzieję, że będziecie z nami ćwiczyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Możecie też napisać nam, jak wyglądamy teraz na tej relacji. Czy wszystko jest dobrze, czy obraz jej nie jest rozmyty. Bo jest to dla nas bardzo ważne ze względu na przyszłotygodniowe treningi. Czy wszystko jest ok, nie przerywa? Nasze twarze są takie, jak powinny. Mamy 48 i też osób, 51 osób. Wow, słuchajcie, tyle nie widzę. Więcej niż na seminarium ostatnim. Więcej na seminarium. Tylko co? Na obozach też nie mamy tyle. A nie może być o tak, jak? Nie, bo wtedy i u nich się obraca ekran. Musi być tak. Ja już to po obozach sprawdzam. Ale jak sobie obrócą ekranik, tak? Nie, dobrze, ale tak jest dobrze. Nas widać. Słuchajcie, super. Dzisiaj jesteśmy w składzie instruktorskim naszej akademii. Michał Emilka czujnie przed TV. Super. Wszystko gitara. Dzięki, pozdrawiamy. Dziękujemy za komentarze, bo musimy też wiedzieć, jak nas odbieracie, jak nas widać. Jesteśmy dzisiaj w składzie instruktorskim w naszej akademii. Jestem ja, czyli Marek Żyłka, jest nasz sensei Piotr Ramot i jest nasza sensei Kasia. Jesteśmy razem, brakuje nam tylko jeszcze tutaj senseja Pawła, ale sensei Paweł pracuje. Jest po drugiej stronie. Jest po drugiej stronie, ogląda nas, także fajnie pozdrawiamy. Pracuje i ogląda, bo to karateka jest wszechstronny, więc wszystko potrafi. Potrafi sobie tak czas ułożyć i życie, żeby było dobrze. Wszystko gitara, super. No i co? Słuchajcie, rozpoczynamy tego naszego pierwszego live'a. Na pewno nie ostatniego. Polecimy sobie z kartki, bo zrobiliśmy sobie taki plan na tą rozmowę. Na końcu pokażemy Wam parę ćwiczeń, które będziecie realizować. Ale najpierw zacznijmy już od początku, bo się już zaraz pogubimy. Ja mówię, tak ktoś co? Chce mówić? Sensei mówi? Ktoś mówi? Pierwsza, słuchajcie, taka sprawa, no to co się dzieje, dlaczego zamknięci jesteśmy i dlaczego nie ćwiczymy. No z prostej przyczyny panuje wirusko na całym świecie i w Polsce tak samo i to coraz szerzej. Zostało wydane rozporządzenie ministra sportu o zamknięcie klubów, zalecenie odnośnie zamknięcia klubów, również sportowych, więc my nie będziemy z takimi rzeczami walczyć, tylko po prostu nie zamykamy, bo akademia nie będzie zamknięta, zawieszamy działalność naszej akademii do 27 marca. Włącznie, do 27 marca, chyba że po drodze oby szef na górze nam dał, żebyśmy mogli wcześniej już z Wami tutaj być na miejscu, ale na dzień dzisiejszy do 27 marca nasza akademia nie funkcjonuje pod względem treningów i Wam też radzimy o przestrzeganie tych zasad, czyli nie wychodzimy z domu, siedźcie w domu. Jak nie potrzeba wychodzić, to najwyżej na balkon czy na swój ogród. My też tak będziemy robić, żeby też nie zwariować, bo to 2-3 dni w domu jest ok, ale później to już się zaczyna. Dokładnie, 2 tygodnie to już, może być. Zaczyna się już no, kombinowanie, co tu zrobić. Więc kreatywnie musicie spędzić ten czas. Starajcie się mało używać telefonów komórkowych. Nie. Twarze, ja proszę. No tak, no obraz senseja Piotra w Elginsach, ja sobie próbuję to, słuchajcie,
Chociaż już go raz widziałem w Legisach. Bo sensejem się już znamy ponad 20 lat, więc nie takie rzeczy widziałem. A to teraz jest w dresach, więc nie ma na co patrzeć. Wszystko przykrywa, nic nie opina to. Dobra, wracając do tego, słuchajcie, starajcie się spędzić ten czas kreatywnie. Wymyślcie swój sposób na czas. Karateka jest wszechstronny i tego też staramy się was nauczyć na treningach. Więc postarajcie się wymyślać jakieś fajne zabawy, czy wymyślać fajne ćwiczenia. Stwórzcie swój nawet plan treningowy. Kochamy was za te serca, za tą oglądalność was kochamy i bardzo się cieszymy, że jesteśmy razem, więc więc jeśli chodzi o naszą akademię, no to tyle. Więc jeszcze raz powtarzam, do 27 marca włącznie zawieszamy działalność, nie prowadzimy zajęć u nas w akademii, nie prowadzimy zajęć w Krasnym przy stadionie, nie prowadzimy zajęć w szkole w Tyczynie. Tylko wymyśliliśmy razem tutaj z wszystkimi trenerami, że ten czas spędzimy aktywnie i nie damy wam odpocząć od karate 2 tygodnie. To nie wiem, czy sensei teraz opowie o tym drugim punkcie, czyli... No mogę powiedzieć, pewnie. No to sensei ogólnie teraz... Od razu po tych informacjach, które się pojawiły w mediach o ograniczeniach, zakazach, od razu nasze głowy, nasze pomysły zaczęły się tworzyć, co zrobić, jak dalej funkcjonować, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie trenowali karate, a brak treningu przez 2-3 tygodnie to jest dla karateki katastrofa, zarówno dla nas, jak dla... Nie przestaną. Jest to katastrofa dla nas jako instruktorów, trenerów, ale przede wszystkim jako karateków i dla was. Więc wpadliśmy tutaj na pomysł. No i też, przepraszam, tak dodam, tak. Dla naszego klubu, który też musi przez te 2 tygodnie funkcjonować, musi żyć, żeby utrzymać to miejsce. Nasz klub to jest wasz klub, to jesteście wy. To jesteśmy my. Wy go tworzycie i dokładnie. Więc jest koncepcja prowadzenia treningów online przez internet. My jesteśmy tu, wy jesteście tam u siebie i wspólnie działamy na tyle, ile możemy. Trenujemy, my przekazujemy wam dalej wiedzę, a wy z tej wiedzy korzystacie. I jak z niej skorzystacie, to już od was zależy. My postaramy się to zrobić to profesjonalnie, jak najlepiej potrafimy. Też tego się będziemy uczyć. Dokładnie. Za jakieś tam niedociągnięcia, czy stresy, które będą widoczne, aby na pewno myślę, będą widoczne, coraz mniejsze. Będą coraz mniejsze, bo dzisiaj, słuchajcie, jakoś tak swobodniej z wami się rozmawia. Każdy dzień chyba będzie coraz każdy łatwiejszy. Każdy dzień będzie lepszy. Trzeba się tego uczyć i zostaliśmy postawieni przez taką sytuację i to jest nasza dla nas nowa lekcja. I jest to dla nas wyzwanie, dla was to będzie wyzwanie, tak samo to będzie dla nas wyzwanie, więc uczymy się, jesteśmy razem z tym. Dokładnie. Więc koncepcja jest taka, że po weekendzie, od poniedziałku widzimy się codziennie rano o godzinie 10 na takim porannym rozruchu z Hikarą. Który będzie prowadzony na żywo. Czyli będziemy go prowadzić na żywo, będzie to taka interakcja z wami. Będzie to takie pobudzenie do życia, pobudzenie po 10 godzina to będzie taka, myślę, optymalna godzina. Będziemy razem z wami trenować, będziemy razem z wami ćwiczyć. Będą to ćwiczenia ogólnorozwojowe. Na koniec jeszcze tego live'a powiemy wam o naszym takim pomyśle hikarowskim trójpaku, który chcemy sobie tutaj z sensei Kasią zorganizować przez te 2 tygodnie, codziennie, dzień w dzień realizować ten hikarowski trójpak. Na samym końcu powiemy, jak to będzie wyglądało, pokażemy, jak te ćwiczenia tego trójpaku będą wyglądały i jak to będzie można super z nami ćwiczyć. Ćwiczenia oczywiście będą dostosowane do wszystkich, czy to do naszych maluszków dzielnych, czy to do naszych starszych wojowników. Tak, żeby każdy mógł się rozruszać, poruszać, także impuls od nas i wy działacie. Dokładnie, więc będą to ćwiczenia proste, przyjemne. To już zależy od waszego zaangażowania, ale myślę, że to zaangażowanie będzie fajne. Więc to będzie poranny rozruch. Po południu będziemy wrzucać treningi tematyczne.
Będzie to 15-20 minut treningu technicznego, wrzucenia takich podstawowych informacji. Poczekaj, dla was. W poziomie. O, to tak lepiej? Teraz jest ok? Ale będą nie wiemy, musieli przerzucać. Także, tylko chyba u was też. Nie wiem, bo mamy takie powiadomienie, możecie zrobić w poziomie. Przemy, możemy zrobić w poziomie, w skosie, do góry nogami, jak sobie życzycie. Teraz zobaczcie, czy, nas tylko, czy jest ok i jak coś to piszcie w komentarzach, żebyśmy zmienili z powrotem. Aha. Dobra, czyli jest koncepcja jest tak, poranne treningi i popołudniowe treningi, będzie wszystko wrzucane jako premiera. Każdego dnia wrzucamy trening tematyczny zadania. Nie. Zmiany. Nie. Okej. Wracamy. Wymagająca klientela. Tak. No, więc koncepcja jest taka, więc codziennie każdy coś dla siebie może wygospodarować. Okay. Te pół godziny, 45 minut ruchu i dzięki temu to nasze karate będzie szło do przodu, będziemy mogli się rozwijać. Jest to nasz pomysł. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak, to jest wspólnie nasz pomysł, razem będziemy. Który będziemy to rozwijać. Będziemy tworzyć, będziemy rozwijać. Na pewno, słuchajcie, będziemy zmieniać te ćwiczenia i będzie to różnorakie. Ja już nawet wymyśliłem, że będziemy ćwiczyć z paciochą do mieszania zupy. Ja już wymyśliłem parę takich ćwiczeń, więc na pewno będą treningi z krzesłami, będą treningi z szarfami. Ja będę takie na przykład treningi prowadził. Zapowiada się więc ciekawie. Nie będziemy używać sprzętu, który jest u nas w akademii, tylko będziemy używać sprzęt, który macie w większości powinniście mieć w domu. Będziemy robić też ćwiczenia w parach, dlatego też bardzo byśmy chcieli, żeby teraz rodzice dali wysoką łapkę w górę i pomagali swoim zawodnikom do wspólnego treningu, bo chcielibyśmy również realizować tematy kumite, może trochę dotkniemy tematów samoobrony, ćwiczeń w parach. Miejmy nadzieję, że będziecie razem ćwiczyć przed telewizorami czy laptopem. Dokładnie. Także zawsze laptopa, słuchajcie, możecie wpiąć w telewizor, otworzyć sobie na telewizorze, na większym ekranie i zająć sobie koncepcja, czas, 30 minut. Aha, tak. Koncepcja naszych treningów będzie tak sformułowana, żebyście mogli metr na metr, dwa na metr, żebyście mogli sobie potrenować bezpiecznie i żeby było sympatycznie. Tak, Kasia, jeszcze no? Jeżeli chodzi o informacje, to wiadomo, że teraz komunikacja i interakcja będzie troszeczkę utrudniona, dlatego prosimy, żebyście sprawdzali nasze media społecznościowe, nasze komunikaty. Dokładnie. Ponieważ, tak jak tutaj sensei Marek i sensei Piotr wspomniał, mamy ten plan, czyli 10 rozruch na live'ie. Będą. Później trójeczki to jest wymiana, czyli się zmieniamy, jeden partner ćwiczy sam, ukłon OZ i będzie zmiana, to nie ma problemu. Będziemy wyprzedzać, słuchajcie, wasze takie właśnie, będziemy wyprzedzać wasze takie pytania, więc będziemy mówić, kiedy zmiana, będziemy dawać czas na zmianę, będzie przerwa na napoje, oczywiście niegazowane, mineralne, bezcukrowe i jeszcze pies. Jeszcze. Czyli jeszcze dla psa coś. Pomyślimy. Damy radę. Przywiążesz sobie, Jakub, kiełbasę do koszulki z tyłu i będziesz miał rozruch. Będziesz uciekał i biegał. Także to będziesz biegał po prostu po ogrodzie. No i się chcieliśmy, Kasi. No i chcieliśmy się, Kasia, pamiętasz, co mówiłeś? Muszę skupić umysł. O 17. Opsie. Nie. No dobra, jedziemy dalej. O 17 będziemy mieć, tak jak tutaj wspominaliśmy, bloki treningowe tematyczne. I później tam także będą zadania, które później będziemy udostępniać na naszej stronie, tak żeby każdy mógł indywidualnie, później we własnym zaciszu, mógł troszeczkę poćwiczyć. Później na następny dzień będziemy sprawdzać, co tam zrobiliście. Chcemy też was jakby uaktywnić poprzez wrzucanie zdjęć pod dany post z danym zadaniem, żebyśmy widzieli też wasze efekty, no bo wy wiadomo, widzicie nas poprzez teraz kamerkę, no ale my też chcemy zobaczyć was, oczywiście też tęsknimy, więc będą konkursy różnego rodzaju. No właśnie, może konkurs na najlepsze zdjęcie podczas treningu, też coś zrobimy. Także będziemy myśleć, żeby jak najlepiej was mobilizować, zmotywować, także damy radę. Ja też wyprzedzę od razu pytanie,
bo wiemy, wczoraj dostałem już pierwsze sygnały, że nie wszyscy mają Facebooka. Ja wiem, że teraz wszyscy, nie wszyscy nas oglądają. Będziemy udostępniać nasze treningi, nasze filmy. To nie będzie niestety na żywo, bo nie mamy 1000 subskrypcji na YouTubie, a taki jest warunek, ale będziemy wrzucać nasze treningi, wszystkie jakie są, czyli te poranne i te wieczorne, na nasz kanał na YouTubie Hikara TV. Tak. Więc każdy, kto nawet nie ma Facebooka, i to też w SMS-kach zostanie do wszystkich Was rozesłane, że również na Hikara TV będzie można z nami ćwiczyć. Z naszej strony internetowej też będzie przekierowanie na Hikara TV, więc... Tak, będzie też przekierowanie, więc będzie dostęp z naszej strony, z naszego Facebooka, więc będą wszystkie możliwości do tego, aby uczestniczyć, aby uczestniczyć w treningach. Tak. Dokładnie. I znowu długie y. A tego się bałem. Mówiłem, że będzie y i będzie ty. I jeszcze pies. I jeszcze pies. No, cieszymy się z pieska. Dobra, coś jeszcze takiego ważnego? Dawid, o, cześć Dawid. Dawid, jutro nie ma zawodów. Właśnie tak dla osób, które miały startować w jutrzejszych zawodach, przypominamy, zawody są przełożone. Na kiedy? Nie wiemy. Good, Patty. Super. Tak, no, jutro nie ma zawodów, które miały się u nas odbyć, czyli Hikara Cup Masters. Tak. Mieli do nas przyjechać zawodnicy i z Rzeszowa, i z Lublina, i z Dębicy. Tak. Te zawody zostały oczywiście przeniesione na inny termin. Data będzie na pewno będzie najbliższa po całym wydarzeniu związanym z tym wirusem. Także wszystko uzależnione od sytuacji. Tak, dokładnie. Będziemy na bieżąco reagować po prostu. Tak, będziemy na bieżąco reagować i będziemy na bieżąco Was o wszystkich informacjach informować. Dokładnie. No. To zaczynamy trójkę. Jakby były jakieś pytania, słuchajcie, to piszcie od razu teraz w komentarzach. Także jakby były pytanka, czy coś chcielibyście wiedzieć, my jesteśmy do Waszej dyspozycji. Ja również jestem cały czas do Państwa, do Waszej dyspozycji, pod moim numerem telefonu, który jest dostępny na stronie z końcówką 014, więc też wszystkie informacje. Ale ja wierzyłem w Dawida, dobrze, Dawid, super, że się domyśliłeś, jest tak, inteligentny chłopak. Tak, dokładnie, bo były już zapytania, Dawid, czy mamy zawody jutro, także no. Co jeszcze? No i fajnie. Super. Siedzimy. A powiedzcie w ogóle fajnie? To fajny taki live? Czy jest ok? Dobrze wyszliśmy, tylko szczerze oczywiście, bo my to karatecy, do nas to jak w mur. Możemy walić i walić. I piszą, patrz jak się rozpisuje. Rozpisujecie się, no tak. Strasznie. Zimy. Wow. Szok. To może czas na pierwsze zadanie. Chyba tak. Tak. Chyba tak. Czekają na to. Zadanie domowe. Tak jest. Zadanie domowe, które zaraz... Hikarowski trójpakt, czyli no, ćwiczenia, które tak naprawdę ja, Sensei Kasia zawsze wykonujemy. Ja je wykonuję już regularnie od trzech miesięcy, czterech, odkąd tam zaczęliśmy z Senseiem dietę. Tak naprawdę już kończyliśmy tą dietę, bo w trakcie diety nie mogliśmy tam za bardzo też się przykwaszać, zakwaszać, więc ten trójpak ja go realizuję codziennie. Czy to jest rano, czy to jest wieczorkiem, staram się to regularnie robić. Super, dzięki. No. Dzięki za komentarze. Ten trójpak jeszcze opiszemy. Jeszcze myślę, że wrzucimy link z dokładnym opisem, a teraz Sensei Kasia pokaże, ja tam będę jej liczył. Dozowanie tych ćwiczeń, ilość powtórzeń i serii będziemy dostosowywać, będziemy zwiększać w miarę naszego treningu, a dzisiaj pokażemy podstawowe ćwiczenia naszego trójpaku. Proste ćwiczenia, które rozwijają nasze całe ciało. Dobra, Kasieńka, wstaję do góry. Tak to, żeby to było widać pięknie. Pięknie. Wiadomo, przed każdym naszym trójpakiem delikatna rozgrzeweczka, więc ramionka do przodu, krążenia. Ramionka do tyłu. Co dzień nie będziemy nagrywać? Zrobisz mi kawę? Dobra, szeroko nogi, wąsko, podskoki, swobodnie, hop. Ich, ni, san, shi,
Go. Rok. Sicz. Hacz. Oglądamy i ćwiczymy. Fajacyk. Icz. Ni. San. Si. Go. Rok. Sicz. Hacz. Nie bieg bokserski. Icz. Ni. San. Si. Go. Rok. Sicz. Hacz. K. Icz. Ni. Dobra, super. Bioderka, łapiemy za bioderka i krążenie. Icz. Ni. San. Si. Go. Rok w drugą stronę. Icz. Ni. San. Si. Go. Rok. Sicz. Hacz. Łapiemy za kolana i kolana do środka. Icz. Krążenie. Ni. San. Si. Go. Rok. Sicz. Hacz. I na zewnątrz. Icz. Ni. San. Si. Go. Rok. Sicz. Hacz. Pięknie. Dobra. Zaczynamy trójpak. Zaczynamy od ćwiczeń na nogi. Zaczynamy od ćwiczeń na nogi. Zaczynamy. Nasz trójpak zaczynamy od 10 powtórzeń każdego ćwiczenia. Przysiad, ręce trzymamy w gardzie, plecki wyprostowane, bioderka podciągnięte, sylwetka prosta na całych stopach, to jest bardzo ważne. Zwracamy uwagę na kolana, żeby się nie załamowały do środka, żeby kolanka pracowały przód i tył. Przysiad, icz, ni, sam, bardzo ważny jest oddech, si, go, rok, kontrolujemy oddech, sicz, hacz, ky, czy. Pięknie. Teraz dokładamy do przysiadu wyskok. Staramy się wylądować delikatnie, miękko, nie twardo, na palcach i zaczynamy seryjkę. Idź. Ni. Sam. Trzy. Go. Rok. Sicz. Hacz. Ky. Tak jest. Cały czas kontrolujemy oddech, wdech, wydech, spokojnie. 10 powtórzeń to nie jest dużo, ale regularność w tym rodzaju ćwiczeń jest najważniejsza, uwierzcie mi. Uwaga, zaczynamy trzecie ćwiczenie na nogi. Wypad do przodu. Trzymamy gardę. Raz prawa, raz lewa noga, wypad. Staramy się tego wypadu nie robić za daleko. Trzymamy sylwetkę wyprostowaną i zaczynamy. Raz prawa, raz lewa noga. Icz. Ni. I powrót. Icz. Ni. San. Si. Go. Oddech. Rok. Sicz. Hacz. Ky. Dzy. Icz. Ni. San. Si. Go. Rok. Sicz. Hacz. Ky. Dzy. I relaks. Można rozluźnić, podskoczyć. Bardzo ważne jest to rozluźnienie ciała. Tak jest. To są ćwiczenia, to jest nasz trójpak, ja go wykonuję 3 miesiące, ponad, regularnie dzień w dzień, świątek, piątek, sobota, niedziela. Inaczej tak jak wyglądamy. 10 kilo w dół, dzięki. 20, Urszulaki jak? 22 kilogramy w dół. 22, nie ma nic, popatrzcie, sucho, o, słodko, suchuteńko, nic nie ma, a było bebecho. Ja jak będę miał leginsy, to wtedy pokażę też, ale dzisiaj nie. Dobra, zadanie numer 2 naszego trójpaku. Lepiej widać w pionie, oczywiście. Słuchajcie, dzisiaj tak, ale będziemy patrzeć na wszystkie inne rozwiązania, także no. Zobaczymy może laptop, no zobaczymy. Albo laptop, albo ten, od poniedziałku już będziemy bardziej przygotowani. Tak jest, dobra. Zadanie numer 2, obręcz barkowa, ramionka, czyli ćwiczenia w podporze przodem. Dużo miejsca też nie potrzebujemy. I zaczynamy pierwsze ćwiczenie, standardowa pompka. Jeżeli jesteśmy nie na tyle mocni, żeby zrobić pełną pompkę, bo tu jest bardzo ważne, żeby zrobić dokładną, pełną pompkę, kładziemy sobie kolanka. Kasia, ustaw się bokiem, pokaż. Jesteśmy na kolankach, bioderka są podciągnięte, wyprostowane plecy, to jest bardzo ważne i robimy pompeczkę dół. Idź. Ni. Bardzo ważne jest pełne ugięcie łokci, zejście całym ciałem w dół. Staramy się nie wypychać barków. Kasia, pokaż same barki, jak pracują, a tyłek jest w górze. Aha. Pokaż złe wykonanie ćwiczenia. Tak. Tylko tyłek w górze masz i same barki. Jeżeli robimy w ten sposób, to jest ćwiczenie no niezbyt dokładne, nie daje takiego efektu. Pełne zejście w dół. Icz, ni, icz, ni, san, si, go, rok, sicz, hacz, ky, dzy, icz, ni, san, si, go, rok, sicz, hacz, ky,
Dż. Super, relaks. To jest ćwiczenie numer 1. Dobrze, ćwiczenie numer 2 możemy wykonać przodem. Wykonujemy już jest w pełnym podporze. Tak jest. Schodzimy na sygnał na łokcie. Cały czas staramy się trzymać brzuch napięty, plecy napięte. I wychodzimy do góry. Na liczenie 10 powtórzeń naszego trójpaku. Ycz. Ni. Ycz. Ni. Ycz. Ni. San. Si. Go. Ro. Sic. Patrz. K. G. Ycz. Ni. San. Si. Go. Ro. I relaks. Rozluźniamy. Super. 10 powtórzeń. Rozluźnienie ciała. Będziemy codziennie robić. Tak jest. Po porannym treningu będziemy robić. Jeszcze raz przypominam, regularność. Regularność jest najważniejsza. Ilość powtórzeń nie jest tak ważna jak regularność. I trzecie ćwiczenie w podporze. Trzymamy podpór. Cały czas ta sama zasada. Pośladki napięte, brzuch napięty, sylwetka prosta. Ściągamy rękę do hikite, czyli do ćwiczenia, które karatecy potrzebują do każdego uderzenia bloku w karate. Więc w podporze ściągamy rękę do hikite, raz prawą, raz lewą, do bioderka. Ich, ni, ich, ni, san, si, go, ro, sic, sic, hacz, ki, dż. Na samym końcu zaciskamy piąstkę, ręka przy bioderku. Ich, ni, san, si, go, ro, sic, hacz, ki. Bardzo ważny oddech, spięcie mięśni, dż. Ić, jeszcze pięć, ni, san, si, go, rok, sic, hacz, ki, dż, i relaks. Super. To trzy ćwiczenia standardowe dla mnie, które dają mi później power. Szczególnie wykonuję je rano, wtedy mam niesamowity power na cały dzień. Chociaż wieczorem też. Już wpadłem w taki rytm, taką regularność, że poranne ćwiczenia też przerzucam jeszcze na wieczór, więc ćwiczę rano i wieczorem, oprócz treningów. Dobra. Trzecia partia, nad którą pracujemy, to jest nasz brzuch. Do naszego hikarowego trójpaku potrzebujemy bardzo mocne mięśnie brzucha. Pierwszego ćwiczenia, ćwiczenie na mięśnie brzucha klasyczne. Bez pełnego podniesienia się do góry, tylko spięcie, dotykasz rączkami kolan. Tak jest najwygodniej. 10 powtórzeń, spięcie mięśni, przytrzymanie, powrót. Ić, ni, san, si, go, rok. Żeby nie obciążać lędźwiów, nie podnosimy całkowicie się do góry, tylko podnosimy delikatnie barki tułów. Spięcie mięśni tutaj jest najważniejsze, oddech też jest bardzo ważny. Ić, ni, san, si, go, rok. Sic, hacz. K, dż, ić, ni, san, si, go, rok, cic, hacz, k, dż, i relaks. Rozluźniamy. Dobra, ćwiczenie numer 2. Po każdym ćwiczeniu, myślę, że tylko 10 sekund relaksu, rozluźnienia oddechu i wtedy możemy przechodzić do następnego ćwiczenia. Podnosimy kolana, kąt prosty między podudziem, tak jest, a stopami, super. Ręce za głową i wykonujemy 10 spięć. Tak samo, przytrzymanie na górze w spięciu i powrót na liczenie. Ich, ni, san, si, go, rok, sic, hacz, ki, dż, ich, ni, san, si, go, rok, sic, hacz, k, dż, i relaks. Dziękuję, Kasia. I ostatnie ćwiczenie. Chwila relaksu, 10 sekund. Rozluźniamy sobie mięśnie. Same lajki, Kasia, same lajki. Robisz to perfekcyjnie. Martyna tam z Darią dobrze działają. Same serducha. Tylko jak wy, Martynka, z Darią dodajecie te serduszka, to znaczy, że nie ćwiczycie. No i tu mnie boli. Nie, żartuję, od jutra, od poniedziałku się bierzemy. Dobra, ćwiczenie numer 3, ostatnie ćwiczenie naszego trójpaku. Wracamy do kąta prostego, kolana ugięte. Ręce mogą być na zewnątrz. Tak jest, o jest, rączki są. Ale przyjdziesz, bo się trzęsie. Dobra, rączki są na zewnątrz. I teraz uginamy staw biodrowy, dotykamy stopami podłoża i wracamy, nie ruszając, nie zmieniając pozycji nóg. Kolan. Ycz.
Nie prostujesz. Ugięte. Tylko pracuje bioderko. Idź. Dotykasz. Ni i wracasz. Idź. Ni. Sam. Si. Piętą. Idź. Dotykasz. Ni. Sam. Si. Go. Rok. Sić. Ha, kąt prosty. Idź. Pilnuj kąta prostego. Ni. Sam. Si. Go. Rok. Sić. Hacz. Ki. Dzy i relaks. Super. Dziękuję, Kasia. Jest to nasz... O lędźwie, bo wtedy się strasznie lędźwie odrywają, więc trzeba trzymać tutaj bardzo ładnie. Tak jest. Jest to nasz hikarowy trójpakt, który no, ja stosuję te ćwiczenia codziennie. Po pewnym czasie dają efekt. Sprawdziliśmy to na sobie. Jako trenerzy musimy dbać o tą naszą formę. Tylko tak jak wcześniej sesji wspomniał, systematyczność, dlatego my systematycznie będziemy to robić codziennie. Raz będzie wykonywał sensei Piotr, raz będę wykonywał ja, raz sensei Kasia, więc będziecie mogli ćwiczyć z każdym z nas systematycznie, czyli tak jak trenujemy karate. Tak, będziemy zaczynać od 10 powtórzeń i w miarę jak nam to będzie coraz lepiej szło. Będziemy zwiększać oczywiście. Każdy będzie sobie dostosowywał do swoich możliwości, umiejętności. To chyba tyle. Na pewno wrzucimy jeszcze ten filmik instruktażowy z tego i opisowy z tego naszego trójpaka, z tego naszego ćwiczenia. Wrzucimy go na Hikara TV, przypominam, Hikara TV przez CH, Hikara TV na YouTubie. Pierwszy już filmik zostanie dołączony zaraz z trójpakiem. Na naszego Facebooka również oddzielny filmik z trójpakiem zostanie załączony. Komentujcie, jak wam idzie, czy ciężko, czy nie za szybko, i możecie również już komentować, dodawać zdjęcia ze swoich treningów, ze swoich pomysłów, i od poniedziałku taki komunikat, zagospodarujcie sobie, tak jak sensei wcześniej powiedział, metr na metr, jak ktoś ma większą możliwość, to również możecie sobie więcej miejsca zagospodarować, namawiać rodziców do ćwiczeń, brata, siostrę, i będziemy działać. Dokładnie, a po weekendzie wam pokażę, jak można zrobić kata Heian Shodan na puzzlu metr na metr. Dokładnie. Jest to możliwe, tak samo jak Heian Nidan i Heian Sandan. I tak będziemy sobie radzić. Jak każdy kat. Więc... to tak, czekajmy do tego poniedziałku. Tak, czekamy do poniedziałku. Nawet jest jedna osoba, żeby tam jeszcze wpisała nam, czy wszystko było ok. Dalej nas dobrze widać, nic nie przerwało, bo nie mieliśmy żadnego teraz odzewu. No, super, fajnie. Artur się już cieszy, Artur był wczoraj z nami. Pozdrawiamy Artura, Maję, a Dawida. Ćwiczy czy nie? Co z tym uchem ma tam? Dawidek też powinien ćwiczyć. Tak, będziecie ćwiczyć już od poniedziałku. My się już nie możemy doczekać. Cieszymy się, że mamy z wami kontakt, bo to jest dla nas bardzo ważne, że bo informacja, jaka do nas spłynęła, że was nie będziemy widzieć 2 tygodnie, to był, słuchajcie, taki mały cios. Wczoraj nie mogliśmy się trochę odnaleźć w tym wszystkim, ale no nie ma co narzekać, jesteśmy i widzimy was w sumie tylko tutaj w komentarzach, widzimy lajki, subskrypcje, także no. No to tak. No słuchajcie, no oczywiście, no jak najbardziej, jak na każdym kanale, w linku poniżej albo w okienku po lewej stronie, tu gdzieś, ale u was się teraz to nie pojawia, bo jeszcze tego nie umiemy. Kliknij subskrybuj nasz kanał na YouTubie, także no. Subskrybujcie, udostępniajcie, może przekażcie również informacje o tych ćwiczeniach swoim rodzinom, którzy nie są z nami w klubie, ale super. Nie są z nami w klubie, ale przekażcie im informacje, że ćwiczymy i mogą razem z nami ćwiczyć, uczyć się karate, uczyć się ćwiczeń, uczyć się tego trójpaku, wzmacniać się. To trójpak jest bardzo dobry również dla rodziców, którzy również są z nami razem tutaj w Hikarze. Będziemy zaraz działać, może uda nam się coś też specjalnie tylko dla rodziców wykombinować, także no, jesteśmy z wami na bieżąco.
Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Kończymy naszego pierwszego live'a i bierzemy się teraz do pracy. Nie wracamy do domów, tylko będziemy tworzyć teraz coś dobrego. Pozdrawiamy Was. Dziękujemy za obecność. Życzymy Wam... subskrypcja darmowa. Życzymy Wam, słuchajcie, super udanego weekendu. Pamiętajcie, żeby się uśmiechać, pozytywnie myśleć, dbajcie o zdrowie, dbajcie o swoją higienę osobistą i ruszajcie się. Nie siedzimy, tylko się ruszamy, bo 2 tygodnie dla sportowca to jest bardzo duży okres czasu i może się bardzo dużo rzeczy w Was pozmieniać. A przed nami sezon startowy. I właśnie, jeszcze to o tym mieliśmy też, słuchajcie, mówić, bo egzaminy, więc czekają nas poważne imprezy ogólnopolskie, europejskie. Słuchajcie, czekają nas właśnie takie imprezy już do końca czerwca. Oczywiście czerwcowe egzaminy nas czekają, więc no, musicie być w formie. Musicie być w formie, my jesteśmy. I my też musimy być w formie. My też musimy być w formie, więc wy nas musicie też napędzać do tego, żeby nam się jeszcze bardziej chciało i żebyśmy tworzyli razem coś, co jest dla nas nowe. Nowy pomysł, dokładnie, nowa jakość. Ta sama energia i ludzie ci sami, hikara ta sama i zawsze ta hikara będzie. Ci sami sensei. Dokładnie. Razem, słuchajcie, po to mamy na drzwiach napis razem tworzymy rodziny. To nie jest tylko napisane... To nie jest tylko napisane i naklejone literki, tylko to dla nas bardzo dużo znaczy, więc razem tworzymy rodziny, razem będziemy tworzyć tą hikarę, razem tworzymy treningi. No i razem przez to przejdziemy. I razem właśnie przez to przejdziemy. Więc no to co? Pozdrawiamy Was. Do zobaczenia. Do zobaczenia, trzymajcie się. Widzimy się w poniedziałek, godzina... 10:00. 10:00 punktualnie, pamiętajcie, tak jak na treningi, punktualnie przychodzimy na nasze treningi, na live'y, więc startujemy godzina 10:00, możecie się przebrać w kimona, my też, ja będę zawsze też przebrany w kimonie, sensei pewnie też, chociaż do różnych porannych treningów to może też w dresach, żeby było wygodniej, chociaż kimono jest bardzo wygodne. Dokładnie, nie możemy się odzwyczaić. Tak, cześć Brian, pozdrawiam Cię Brian serdecznie. No to słuchajcie, udostępniajcie to dalej, szerzmy nasze treningi, naszą ideę. I co? I do zobaczenia. Do zobaczenia w poniedziałek. Udanego weekendu, uśmiech. Trzymajcie się, hej. Os. Os. Tak, słuchajcie, jeszcze nie przerwaliśmy. Cześć Dębica. Pozdrawiamy Dębicę. Trzymajcie się tam. Oglądajcie nas i trenujcie razem z nami. Trenujcie razem z nami, pewnie. Wszyscy, zróbmy wielki kanał i cieszmy się tym. Czekamy na kolejne zajęcia. Dokładnie. Dobra, trzymajcie się do poniedziałku. Hej, na razie. Hej. Os.